Nie wiem, czy zauważyli Państwo, jak szerokie spektrum kompozycji muzycznych prezentowane jest w trakcie dzisiejszego koncertu. Otóż ci młodzi ludzie, którzy przed Państwem popisują się swoją sztuką dyrygencką i opanowaniem artystycznego rzemiosła, sami wybierali taką muzykę, w której czują się najlepiej. Dlatego też podczas dzisiejszego koncertu zabrzmiał utwór mający swój początek w wieku XVI, ale brzmiały też utwory na wskroś współczesne. Słuchaliśmy muzyki sakralnej, muzyki religijnej, ale również wykonywane były utwory pochodzące z musicalu, tak jak choćby Koty. Za chwilę przed Państwem zaprezentuje się chór Akademii Morskiej prowadzony przez Sylwię Fabiańczyk-Makuch. Tym razem chórem dyrygować będzie studentka profesora Dariusza Tyczewskiego Paulina Żukowska. A w wykonaniu chóru i Pauliny Żukowskiej usłyszą Państwo następujące utwory. Na początek kompozycja Gavina Sutherlanda I'm Sailing. W opracowaniu i aranżacji zasiadającego również przy fortepianie Piotra Krzyżanowskiego. Solistą w tym utworze będzie Adam Baran, a towarzyszyć będą następujący instrumentaliści. Na saksofonie Aleksandra Nieszporek, pierwsze skrzypce Natalia Brodniewicz, altówka Marzena Kołątaj, wiolonczela Hanna Morzejewska oraz na kontrabasie grać będzie Patryk Strycharczyk. To wszystko w kompozycji Gavina Sutherlanda I Am Sailing. A potem Mazurowie Mili, utwór skomponowany przez Stanisława Pożyńskiego. I na zakończenie Paul McCartney, Oblati, Oblata. Solo w tym utworze śpiewać będą Natalia Szarko, Patryk Malinowski oraz Iga Jarczak. A chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że na zakończenie będą mogli Państwo oklaskiwać i podać kwiaty wszystkim wykonawcom. A teraz chór Akademii Morskiej oraz Paulina Żukowska.
chór Akademii Morskiej w Szczecinie. Zespół wokalny dla praktyk studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie. Pedagogom prowadzącym naszych młodych artystów. Usłyszeć o godzinie 14, kiedy to w auli przy ulicy Grodzkiej, w auli Akademii Sztuki, będą mogli usłyszeć coś na temat swojego wystąpienia. A teraz dziękuję już Państwu bardzo z wielkim smutkiem i z wielkim żalem, albowiem nie ma takiego mądrego, który jest w stanie powiedzieć, kiedy będzie następny koncert w tej sali. Do widzenia Państwu. Thank you.
dziadka. Panie Pawle, proszę, jak Paulina prosi, to...